Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Bardzo mi miło, że się tutaj widzimy. Słuchajcie, przypominam, że partnerem kanału jest Ergol.com, gdzie z kodem KOZA macie 7% zniżki. Bardzo gorąco polecam i polecam śledzenie tej kariery, ponieważ tutaj jest naprawdę ciekawie. Nasza Majorka w tym momencie jest w bardzo takim fajnym miejscu, bo... E, mamy dosyć dużo spokoju. E, przed sobą parę jeszcze spotkań w tym sezonie ligowym. Zbudowaną bardzo przyzwoitą bazę, e, która pozwala ten pierwszy sezon przejść nam e, taką bardzo suchą stopą, powiedziałbym. E, I wydaje się, że tutaj raczej wszystko powinno być pozytywnie. E, no i dzięki temu mamy naprawdę fajny poziom startowy e, do przyszłorocznych rozgrywek. Zanim jednak zajmiemy się e, tymi spotkaniami, o których powiedziałem, fajnie by było zastanowić się, nowa. No właśnie, nad e, Abdulem i powiem szczerze, głos mi się złamał, kiedy zobaczyłem jego nowy kontrakt, ale wydaje mi się, e, że my, my ten nowy kontrakt w tym momencie obejdziemy. W sensie to nie dla nas to jest dobra informacja, bo dzięki właśnie temu jego nowemu kontraktowi. Możemy spróbować kupić go, może nawet taniej, niż wynosiła jego klauzula odstępnego, wtedy, kiedy nie chcieli go sprzedać. I zobaczymy, czy nam się to uda. Zaproponujmy w takim razie 6 milionów i 10%. ,000%. Słuchajcie, i oni są zadowoleni. Zatem okazuje się, że właśnie dokonaliśmy pierwszego transferu na nowy sezon. Aczkolwiek, to jest transfer mocno rotacyjny, i to jest bardzo istotne, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę. To jest transfer oparty. Jeszcze o realia obecnej kadry, a w przyszłej kadrze to będzie zawodnik, który dopiero będzie się wprowadzał do zespołu. Dlatego też dostaje rotacyjną rolę. Pięcioletni kontrakt to oczywiste, no ale tutaj e, myślimy o zawodniku, który będzie wchodził z ławki. E, potem dopiero, znaczy przyszłe transfery już będziemy musieli robić bardziej gotowe. Będziemy musieli sprowadzać tutaj zawodników, e, którzy jednak będą e, wzmocnieniem pierwszego składu, bo ten pierwszy skład. Na tę chwilę po prostu nie dowozi i to jest coś, na czym musimy się zwyczajnie skupić. Tutaj musimy poprawić jakość wyjściowej jedenastki. Kadra jako e, całość nie jest najgorsza, ale ona absolutnie nie pozwoli nam na uzyskanie lepszego rezultatu niż ten, który mamy, czyli bardzo spokojne utrzymanie. Gdzieś tam zahaczenie o wyższe rejony tabeli, ale to tyle. A my, oczywiście, w drugim sezonie tej kariery chcemy zdecydowanie więcej. Więc wyczyściliśmy sobie klub, zbudowaliśmy bardzo spokojną bazę, ale teraz trzeba będzie już ruszyć z kopyta. Mam nadzieję, że też uda nam się tutaj wygrać zelcze. To jest bardzo ważne zwycięstwo, którego niestety nie odnosimy i zaledwie remis, aczkolwiek trzeba przyznać, że tworzymy sobie tutaj więcej sytuacji. i To na pewno duży plus. Minusem jednak jest to, że nie możemy sobie po takim spotkaniu dopisać trzech oczek, które jakże były. By nam potrzebne, jakże byłyby po prostu no, miłym elementem, prawda? E, teraz mecz z Atletico. Atletico, które bardzo dołuje, to jest zaledwie szóste miejsce Los Colchoneros, więc to nie wygląda dobrze. E, na to spotkanie musimy zrobić parę zmian. Zacznie mecz podstawowej 11 Kangin Lee. Zagramy zatem na dwóch fałszywych skrzydłowych, fałszywych napastników, tak naprawdę. E, no takich schodzących do środka. E, zobaczymy, czy któryś będzie w stanie mimo wszystko nakarmić Murikiego. E, czy chce zrobić jakąś zmianę w środku obrony? E, wydaje mi się, że tutaj nie zmieniamy. Zostajemy przy tym, no ale to co istotne, Rajkowicz wrócił do podstawowego składu i to jest coś co bardzo mnie cieszy, że, że też nasz golkiper gra. No i wygrywamy. Kangili na prawym skrzydle oddał, zrobił robotę i słuchajcie, w Madrycie z Atletico wygrać to jest naprawdę duża sprawa i to bardzo mnie cieszy, no ale problem tej naszej drużyny jest taki, że tutaj wygramy jeden mecz, a potem dostaniemy trójkę od kogoś i ta drużyna jest bardzo taka rozchwiana, bardzo, bardzo brakuje jej... Po prostu konsekwencji w tych występach, i mam nadzieję, że to uda nam się z czasem uzyskać. aczkolwiek pamiętajmy o tym, patrząc też na ten zespół, no to tutaj wielu zawodników, których mamy, no to niestety są piłkarze, którzy od nas odejdą, i to jest bardzo duży problem, bo tak, jeden z naszych najlepszych, Marl-Mur-Lanes, odejdzie zaraz, no. Po prostu z wypożyczenia, tak? Stracimy także Rodriguez'a, co akurat było świetnym transferem. Cadełero od nas także odejdzie, więc tutaj jest paru piłkarzy, których niestety będziemy musieli pożegnać, którzy stanowią może już nie tyle o sile, bo starałem się ich jak najbardziej powycofywać, ale którzy będą bardzo istotnymi elementami tej drużyny. Selton Vigo remisujemy. Co może nawet pozwolić utrzymać nam 12 miejsce w tabeli, które jest yy, jakby spełnieniem celu, yy, który był przez nas, yy, przed nami stawiany. Takie mam wrażenie. Jesteśmy na 13. lokacie, a ile z zespołów w ogóle w lidze? 20... 20, czyli, no nie, no to nie możemy mówić, że jesteśmy w środku tabeli, no ale jest bezpiecznie. W sensie, no ważne jest to, że absolutnie nie jesteśmy tutaj uwikłani w walkę o utrzymanie. To tutaj o takich rzeczach nie ma mowy. I ta strata, na przykład, do Celty Vigo, no. No, teraz wzrosła, po, znaczy teraz po tym remisie się nie zmieniła, ale tak to byłaby naprawdę mała, więc nie wyglądałoby to absolutnie źle. Pablo ma oczekiwania, ale to jest piłkarz, który nas w ogóle nie interesuje. On jest na liście transferowej. Słuchajcie, ja wiem, że on się odrobinę rozwinął, ale zobaczcie na to. To jest 66 oceny ogólnej, wieku 21 lat. My, biorąc juniorów celujemy w te potencjały właśnie. Oni mają takie, znaczy nie potencjały, tylko e, patrzymy właśnie na tego typu statystyki, więc no ja mogę, e, ja wolę tutaj naszego Witora 16-letniego, który jest praktycznie tak samo dobry, więc e, no chyba rozumiecie e, moje podejście do tego. No kurczę, to jest zawodnik, który nam by się bardzo przydał. Nie ukrywam, że ten Manu, no to jest piłkarz mega mnie interesujący, no ale nie ma niestety możliwości, żeby z nami został. Nie mamy możliwości wykupu go, e, no i też raczej by nas nie było już w tym momencie e, na nie. Jego stać. Zatem słuchajcie, przechodzimy sobie dalej. Do jednego z ostatnich spotkań w tym sezonie, no bo zobaczymy, co po Sewilli nam tu pozostaje. W zasadzie nic. Gramy z Sewillą, a potem wakacje. E, no ale zanim wakacje, to oczywiście mocne podsumowanie tego sezonu. Bardzo istotne, e, no bo trzeba będzie zdecydować przede wszystkim, też jaką kadrą chcemy grać dalej. Jakim składem chcemy grać dalej, czy utrzymujemy to 4-3-3, które pod koniec tego sezonu dało nam parę pozytywnych rezultatów. Więc e, to na pewno warto wziąć pod uwagę. Iwi zdobywa gola, to bardzo cieszy, ale to, co martwi, to kolejny e, bezbramkowy gol, e, bezbramkowy gol, bezbramkowy mecz naszego kapitana, i to jest duży ból. E, widzimy, że Barcelona zdobywa puchar. A przepraszam, to jest tytuł, e, więc zostaje mistrzami Hiszpanii, Real Madrid natomiast ma swojego króla strzelców i ciekawy jestem jak tam w ogóle to wygląda, jeśli chodzi o Real Madryt i Ligę Mistrzów, bo nie zdziwiłbym się, gdyby tak to się prezentowało na, na koniec. Tak czy siak, my jesteśmy tutaj zespołem, który zajmuje 13 miejsce w tabeli. Uważam, że spoko, bo w moim odczuciu realizujemy tutaj wszystkie cele, więc zobaczcie, rozwój młodzieży. Ten jeden Junior naprawdę sporo grywał już potem, więc wydaje mi się, że tutaj było to nawet bliskie realizacji. Tu trochę brakowało, ale poza tym spełnione, spełnione, więc pod tym względem zarząd jest naprawdę zadowolony, bo jest z czego to był bardzo solidny sezon, też biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się z punktu widzenia stanowiska dyrektora sportowego, z punktu widzenia zarządzania tą kadrą, to jest naprawdę coś, co e, dzięki czemu wypadliśmy naprawdę bardzo dobrze i e, ta drużyna w moim odczuciu ma bardzo fajny potencjał na to, żeby teraz rosnąć e, cały czas i żeby to bardzo dobrze się rozwijało, żeby to fajnie wyglądało, aczkolwiek żeby rosnąć potrzebujemy wzmocnień i ja nie ukrywam, że Chyba patrzymy na fundatora tych wzmocnień. Chyba patrzymy na gościa, który nam te wzmocnienia opłaci. E, I nawet nie będę czekał na e, wypełnienie klauzuli, e, żeby ktoś przyszedł po Mafeo, tylko będę raczej czekał na to, a w zasadzie może nie tyle czekał, co, co będę raczej podejmował decyzję o sprzedaży tego zawodnika. Zresztą zobaczmy, jak to wyglądało w statystykach. Morio. Jego rozwój w Szkocji trwa. Nie wygląda jakoś e, niesamowicie, ale nie wygląda tu źle. Leo Roman e, też powoli, powoli do przodu. E, no i Kufre wróci do nas ze Stanów Zjednoczonych, ale wróci do nas tylko i wyłącznie po to, abyśmy go sprzedali. E, nie widzę dla niego przyszłości tutaj. Dalej e, mamy wielu zawodników, którzy ani razu nie zameldowali się na boiskach, zarówno La Liga, jak i e, innych. Widzimy tutaj, e, że Mbulla e, grał w Racingu, San, to jest Racing... Santander, prawda? W tym zespole grał kiedyś e, Ebi Smolarek. To dlatego e, każdy każdy fan, e, jakby urodzony, w te, każdy fan piłki nożnej, urodzony w tych czasach, kiedy ja no, kojarzę ten klub z wielką europejską piłką, bo tam grał właśnie e, Eusebiusz Smolarek. E, dobra, mamy tutaj. E, i sam brałem ten klub wielokrotnie w karierze, tylko dla Ebiego. E, mamy tutaj Pere Joana, e, który odejdzie, więc to nie jest problem. Luna, który był na liście transferowej, słuchajcie. E, i to jest pytanie: No bo tak, on ma w sobie to coś, ale ani nie wykazuje wielkiego tutaj e, potencjału. On teoretycznie ma cechy. W ogóle baba tutaj ten e, może mieć inną pozycję, więc e, wykorzystajmy sobie jeszcze tutaj to, e, żeby zrobić z niego w tym momencie ścianę. E, ale teraz patrzę sobie, że ten Luna. Mm, E, że ten Luna teoretycznie ma w sobie to coś, on od nas nie dostał szansy takiej ode mnie świadomej bezpośredniej, prawda? E, gdzie on jest, e, Luna, Luna, Luna? Dostał po prostu dwie zławki, niby nie wypadł źle, ale słuchajcie, no takich jak on, to troszeczkę mamy e, nie jest warty wielkich pieniędzy i nie ma. Nie ma nic czym jakoś strasznie by się wyróżniał, no bo ani nie jest za szybki. No nic, nie ma ten gościu. Wydaje mi się, że z nim po prostu musimy się pożegnać, że to jest piłkarz, który będzie musiał poszukać swoich e, swojego szczęścia gdzie indziej. Kangin Lee. Ale stop, wróćmy sobie do występu, bo my tutaj tak patrzymy a E, przeskoczyliśmy mocno, więc był Luna, e, dalej mamy tego gościa, który jak wróci odejdzie raczej na sprzedaż, no i dalej jest nasz młody Portugalczyk, zagrał w czterech meczach La Liga, e, no nie dał jeszcze nic z siebie jakiegoś szczególnego, ale umówmy się, e, rozwój robi wrażenie. Vasquez, powiem szczerze, uważam, że to fajny transfer, e, z tego powodu, że zapłaciliśmy za niego założ, żałośnie małe pieniądze, już teraz jest warty zdecydowanie więcej, e, możemy zmienić mu także teraz e, pozycję e, i rozwijać go w odpowiedni sposób, z nim tak tak naprawdę moglibyśmy pójść w każdym kierunku, w którym byśmy chcieli, i wybierzmy sobie teraz coś, co będzie sprawiało, że jego podania będą wyglądały lepiej, bo dzięki temu możemy myśleć o nim także, także nawet w kategorii środkowego pomocnika co nie byłoby głupie do końca w, w przypadku też naszej kadry. Koszta kończy karierę. Życie, nie był to udany sezon w jego wykonaniu, i, i tyle. Barbosa zagrał już w 10 spotkaniach La Liga. To jest też coś fajnego. Um, zostawiamy go na razie na tym środkowym pomocniku defensywnym, słuchajcie, z tego powodu, że. Zwyczajnie on nam jest potrzebny po prostu jako środkowy pomocnik defensywny do rozwoju jego jako piłkarza. Nie grał źle Ludwik Augustinson, ale już nie chciałem się od niego uzależniać z tego powodu, że to jest piłkarz, który odchodzi. I Lopez, trzeba powiedzieć, że nie wprowadził się najgorzej do La Liga. 15 spotkań, 5 goli, 2 asysty. Wydaje się, że tutaj pozycja tego dodatkowego napastnika jest przez niego e, raczej zabezpieczona. Kadere, uwielbiam tego piłkarza, ale jego też trzeba było odsunąć po prostu po prostu z tego powodu, że był zawodnikiem na wypożyczeniu i już musiałem dawać grać tym, którzy są na przyszły sezon, bo nie mieliśmy, też grać trochę, nie mieliśmy też trochę o co grać, więc to trzeba było po prostu zrobić, ale jeżeli on na przykład by został teraz wolnym piłkarzem, ja nie ukrywam, że chętnie bym po niego poszedł. Aleandro Frances, młody zawodnik, osiemnastoletni, jak na razie wejście do La Liga jest dla niego ciężkie, ale nie jest dla niego, powiedziałbym, brutalne. Tutaj nie mamy zderzenia ze ścianą. Tutaj mamy całkiem nieźle wyglądające te wyniki i, i to jest coś co to jest coś co na pewno wygląda nie najgorzej jeśli chodzi o tego gracza. Tutaj mamy duży rozwój po stronie Kopte. Pytanie czy to jest taki poziom, który chcemy, żeby on prezentował, bo tu moim zdaniem trzeba będzie dołożyć Jakość w środku defensywy, która nam brakuje, Fresneda rozwija się, rozwija się co ważne, wolniej niż myślałem, że będzie się działo. Teraz przejdziemy z nim już do mocno defensywnych zadań i mam nadzieję, że tamten zawodnik będzie radził sobie lepiej. Rzucony na dosyć głęboką wodę. Ale wydaje mi się, że w przyszłym sezonie tutaj to odda. Dani Rodriguez, minus 4 oceny ogólnej, ale za to 10 goli. 4 asysty, fenomenalny sezon w jego wykonaniu. Duża, duża radość, że on z nami był, dał wiele z siebie w tym sezonie. Teraz odchodzi już na taką, nazwijmy to, emeryturkę do Holandii. Nastasic, 30-letni zawodnik, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Raczej decyduje się na sprzedaż tego piłkarza. No i tu. Największe moje y, dwa największe moje rozczarowania tej drużyny. Ponieważ mamy tu Murikiego, który y, w tym momencie finansowo nie jest mega opłacalny, żeby go sprzedać. Y, ale jest to zawodnik, który no, nie daje nic z tego, co jest dla nas istotne pod względem y, jego pozycji. Bo 7 goli w 29 spotkaniach. To jest dużo mniej niż, liczy, yy, niż to, na co liczyłem. I tu trzeba będzie naprawdę mocno się zastanowić nad jego przyszłością, aczkolwiek trochę ciężko będzie znaleźć w tym momencie alternatywę w podobnej cenie. Mafeo, no i to jest tragiczne rozczarowanie. To jest tragiczne rozczarowanie. Słuchajcie, no bo spójrzcie na to, e, że naprawdę ciężko patrząc na jakiegokolwiek piłkarza, jest tutaj mieć kogoś, kto ma piątkę z przodu. Fresneda ma piątkę z przodu, no tylko jednak jest to zdecydowanie inny poziom niż piłkarz starszy już e, wow, 7 lat, e, niż piłkarz, który jednak powinien prezentować jakby no e, Coś sobą, nie? W sensie, no, no to, to, to był dramatyczny sezon tego zawodnika. Ja mam jeden problem, bo ja nie chcę, żeby on z nami zostawał. Przyznam szczerze, ale. No zastanawiam się, kto by chciał go kupić teraz, nie? No i, i trochę, trochę ciężko mi jest na ten temat się... Yy... Ciężko mi jest tutaj z tym piłkarzem. Zastanowimy się, zobaczymy, ale to wyglądało naprawdę słabo w tych rozgrywkach. Yy, Morlanes przez nas został świetnie rozwinięty. No zobaczcie na to, 78 oceny ogólnej. Gościa, który nietknięty siedziałby na tych 74 albo 3. Fantastyczne to były zawody w jego wykonaniu, biorąc pod uwagę to, że bardzo dużą część tego sezonu grał jako wahadłowy. Yy, no a umówmy się, patrząc na statystyki, no to nie wygląda on na wahadłowego, prawda? Kangin Li, no, i tutaj tak, ten sezon się pod koniec zaczął wyciągać. E, jako ten zawodnik pod napastnikami e, radził sobie e, raz lepiej, raz gorzej. Tutaj na pewno to skrzydło potem mu pomogło, chociaż on był z ławki. To potem e, parę goli, mam wrażenie, strzelił. E, tak czy siak. Powinno być dużo lepiej, ale to jest cały czas też całkiem młody zawodnik, więc o tym pamiętajmy. Rajkowicz, no i tutaj możemy upatrywać kogoś, kto nam jakoś mega nie pomógł. Z drugiej strony, cały czas jest rozwój i wydaje mi się, że bramkarza akurat nie będziemy ruszali. Ee, ba, e, baba, z zagranych wiele spotkań, bo 39. No tylko, że jakość tej gry pozostawia ja trochę do życzenia. Tutaj nie możemy z nim jakoś strasznie jechać. Ale to też nie jest temat do tego, żeby e, chłopaka chwalić. Ruiz de Galareta. E, no, muszę powiedzieć, że tutaj moglibyśmy się spodziewać zdecydowanie więcej. No, i ostatnim gościem jest Walient, e, który zagrał, słuchajcie, 40 spotkań. Średnia ocen niewysoka, raczej no zła po prostu. No to jest zła średnia ocen tych trzech piłkarzy, ale trzeba przyznać, że jednak. Tych spotkań w nogach trochę miał, co też e, sprawia, że trochę inaczej trzeba tego typu zawodnika ocenić. Ale patrząc na te występy, to tak naprawdę, e, patrząc na te oceny, to tak szczerze, e, na pewno powinniśmy dać jeszcze szansę Rajkowiczowi. Kangin Liemu czy Kangin Liowi z oczywistych względów, e, ale dalej, no, no mój Riki jakoś się broni, ale on się broni słabością innych zawodników, prawda? E, I tutaj ciężko jest wyróżnić piłkarzy, którzy tak naprawdę jakoś mega pozytywnie zapisaliby się e, na kartach tego sezonu i tego klubu, i tutaj jest problem, że właśnie czegoś, a w zasadzie kogoś takiego nam brakuje, i mam nadzieję, że tego typu zawodników uda nam się znaleźć na przykład wśród wolnych, e, w, w wśród wolnych piłkarzy, ale też pamiętajmy o tym. E, mam, nie mamy Ligi Mistrzów, więc ciężko tutaj e, myśleć o nie wiem, Roberto Firmino, czy kimś takim, no bo to są zawodnicy, którzy nie przyszliby do drużyny, która nie ma e, europejskich rozgrywek. E, patrzę jeszcze na piłkarzy, którym wygasają kontrakty, żeby tutaj ewentualnie kogoś nie przegapić, ale Gai e, nie chcemy zlecać przedłużenia, bo to mnie zupełnie nie interesuje w tym momencie. Duran tak samo, Galvez tak samo, ja tutaj tak samo, więc, więc nie, po prostu dojeżdżamy sobie do końca tego sezonu, no już w kolejnym, trzeba będzie na pewno skorzystać e, z tego naszego centrum transferowego, które e, tutaj mamy wypełnione e, paroma ciekawymi zawodnikami i no trzeba będzie podjąć parę naprawdę istotnych decyzji, bo musimy wyznaczyć kierunek, w jakim nasza drużyna ma pójść i musimy wyznaczyć trochę liderów tego projektu, bo mam wrażenie, że w tym, e, w tym sezonie tego nie ma i tego nam odrobinę zabrakło. E, spójrzmy sobie jeszcze na dwa elementy, e, które będą dla nas w tym momencie dosyć istotne, mianowicie spadają. Cadiz, Girona i Real Valladolid. I wydaje mi się, że warto, abyśmy zobaczyli sobie, czy w tych zespołach e, nie ma może kogoś, na kim warto by było e, zawiesić oko, o kogo warto by było ewentualnie powalczyć. Zobaczmy Real Valladolid. E, tam między słupkami jest m.in. doświadczony Asenjo, ale tak jak ja powiedziałem, raczej nie mam zamiaru tutaj e, ruszać e, golkipera. E, w sensie ja jestem zadowolony mimo wszystko z tego Rajkowicza. Oni mają tutaj Joaquina, 27-letniego hiszpańskiego obrońcę. Zobaczmy go sobie, aczkolwiek wiecie, problem ze ściąganiem zawodników też jest troszeczkę taki, że no, jest jakiś powód, dla którego ten zespół spadł. Nie? Jakby oczywiste, że nie spada się przez jednego konkretnego piłkarza, ale no wiemy jak jest, prawda? Plata na pewno jest przez nas, no nie jest w naszym zasięgu, natomiast ten piłkarz, czyli Aguado, to jest zawodnik, którego. Kiedyś gdzieś mieli... Znaczy wiem, że ja prowadziłem kiedyś Wyadolit, ale nie wiem, czy kiedyś się z nim nie spotkaliśmy gdzieś indziej, tak czy inaczej. To jest piłkarz dosyć ciekawy do prześledzenia, bo to jest chyba taka ósemeczka, aczkolwiek mogę się mylić. Girona również spada, jeżeli dobrze pamiętam. Zobaczmy, czy w Katalonii jest ktoś, kogo moglibyśmy pozyskać. Stułanie jest na pewno ciekawy, no ale już no leciwy dosyć. Jest kłoto, którego który jest piłkarzem City którego miewaliśmy w karierach, ale jeszcze nie w tym roku, jest Aleix Garcia. Zobaczmy sobie tego zawodnika, chociaż jak ja patrzę na to, ile on zarabia, no to niestety raczej wiem, że jest to piłkarz, którego raczej nie będziemy w stanie pozyskać dla naszej drużyny. Or Oriol Romeu, proszę bardzo, Cygankow. Patrzymy na obronę, czy coś się tutaj dzieje ciekawego jest bueno, zobaczmy, no on jest w dobrej dyspozycji, więc ciekawy jestem, aczkolwiek ta Girona, trzeba przyznać, że jeśli chodzi o e, wartość zawodników i o to, ile im płaci, to wygląda naprawdę bardzo mocno, nie, to, to, to tutaj się naprawdę dzieje, e, no i spada jeszcze Kadiz, zatem zobaczmy sobie, mm, jak to się prezentuje, czy mają kogoś, kto mógłby być dla nas interesujący, Dosyć, dosyć znane nazwisko. On wygląda jak taki arcyzły charakter z jakiegoś taniego e, hiszpańskiego filmu. E, to jest znane nazwisko, to jest znany piłkarz, sprawdźmy go sobie. E, aczkolwiek, tak, ja bym tutaj bardziej optował jednak za obserwowaniem środkowych pomocników, e, bo to jest element, którego bardzo, ale to bardzo nam brakuje. E, no i będzie brakowało podejściu po tego obecnego. E, czy jest tu ktoś ciekawy jeszcze w defensywie? No, zobaczmy sobie tego gościa. Zobaczmy sobie tego gościa. Eee, no, zobaczmy sobie Ciebie, aczkolwiek marne szanse. Czemu ja ich dodaję do listy? Nie wiem. Choć się domyślam. No dobra, tak więc sprawdziliśmy sobie Spadkowiczów, a ja jeszcze chciałbym zobaczyć z tych zespołów, które poradziły sobie dobrze, element formacji, bo zastanawiam się właśnie, jak te formacje powinny u mnie wyglądać, na co się w końcu zdecydować. I wydaje mi się, że dla nas ciekawym elementem do rozważenia mógłby być jeszcze Atletic Bilbao, żeby ewentualnie te rozwiązania taktyczne, którymi oni grają. Zaimplementować, zatem zobaczymy sobie e, Importuj skład Hiszpania, e, Pyk, 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 pyk I Athletic Club i oni grają 4-4-1-1 Czyli to już by było totalne wykluczenie Pozycji środkowego pomocnika defensywnego Ale może to nie jest głupi pomysł Tylko to jest System, w którym ten Ta ostatnia jedynka no, to jest napastnik, który jest szybki, który jest naprawdę piekielnie szybki. My nie mamy tego typu zawodnika, my nie mamy jakby, no, no, no nie możemy o czymś takim myśleć. Więc szczerze powiedziawszy, jeżeli szukamy drużyny, która nie ma szybkiej dziewiątki, to jest taka i która radzi sobie w sieci piłki nożnej całkiem nie najgorzej. A mianowicie Milan, gdzie to wszystko jest ustawione właśnie pod karmienie tej dziewiątki. Mamy dyszkę, która pod nią operuje, dwie ósemki i wiecie co? Spróbujemy ustawić się właśnie pod to, jak gra Milan. Wydaje mi się być to dosyć ciekawe. Więc Muriki pełniący rolę tej, tej takiej prawdziwej dziewiątki u nas. Pod nim Kangin Lee. Jeśli chodzi o to, to w ogóle nie mamy wątpliwości. Dalej, naszym Rafaelem Leao będzie, czyli tym schodzącym do prawej nogi, będzie tutaj Iwi Lopez. No i jakoś to wygląda, nie? Z drugiej strony prowadzę karierę Milanem. Jeżeli chodzi o ten, o e, jak to się nazywa, o Football menadżera, więc nie będę chyba czerpał z tych wzorców, e, bo to już by było tego trochę za dużo. Natomiast tę jedynatkę chciałbym usunąć, bo musimy znaleźć coś nowego e, i zastanawiam się, szukam zespołu, który ma właśnie takiego niezbyt mobilnego napastnika, prawda? No chyba, że granie na dwóch napastników, tylko że. a huh. ataki Inter i przejście jeszcze raz na piątkę, danie szan e, szansy jeszcze raz piątce defensorów. No, bo oczywiście my nie możemy tutaj dać e, w to miejsce mafeo i. E, jak on się nazywa? Mm. I. E, o Boże. I, 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 I Fresnedy. Ale. Kurczę, no, to jest ciekawa wizja. W ogóle całkowitego odwrócenia pomysłu, który mieliśmy. E, I zróbmy sobie to tak. No, ale wy nie macie tych podań. Nie no. Ale gdyby was dać tutaj na wahadłowych sobie, kurczę! No to jakoś brzmi, no ja bym dał Mafeo jeszcze jedną szansę, bo to jest i tak grająca inwestycja, realnie rzecz ujmując. To problem tylko w takim ustawieniu tego zespołu będzie taki, e, że realnie to my tutaj, e, no wtedy całkowicie pozbawiamy gry Kanginali. Chyba, że chcemy zrobić jeszcze inaczej w ogóle i przejść na 5-2-1-2. No bo w sumie jak teraz ułożyłbym takie 5-2-1-2, bo chciałem tego po podnieść tego SPD. No to yy, 5-2-1-2, no. Muriqui Lopes, Kangin. Yy, no jest to jakiś pomysł, słuchajcie. Jest to jakiś pomysł. Przerzućmy sobie jeszcze tylko tych zawodników tutaj, yy, bo wydaje mi się być to całkiem sensowne. Hmm yy, Okej, okay, dobra, mamy, 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 mamy. Dobra, tak więc. Y... No kurczę, będzie trzeba się zastanowić, jak chcemy tym grać. Na pewno chcemy zostać przy, przy tym ustawieniu yy, obrońców. O tyle. Fajna jest ta trójka, bo mamy fajnych środkowych obrońców, więc miłoby było z nich pokorzystać, prawda? Ale. Dobra, yy, no nie ma co. Skończmy ten sezon. I w turnieju przedsezonowym też mocno po prostu skupmy się na tym, jaką formację dobrać. I tam oczywiście żonglowanie też nie jest fajne, bo tych meczów mamy mało, ale właśnie tą formacją stworzoną teraz podejdziemy do spotkania przedsezonowego i zobaczymy. Tu widzimy, że Joaquin. Jest całkiem za, jakby całkiem interesującym zawodnikiem. No na pewno taki Garcia to jest właśnie idealny piłkarz e, dla nas, no ale niestety, finansowo jest to e, historia nie do dowiezienia z naszego punktu widzenia. E, więc e, co do tego nie ma, nie, nie ma możliwości i wątpliwości, że tego gościa ściągniemy. Wygasają kontrakty piłkarzom, to wiemy, no my też czekamy na tych, którym wygasną kontrakty. Poszukamy sobie takowych zawodników e, wśród piłkarzy wolnych. Tutaj patrzę, czy jest ktoś ciekawy. No na pewno Jan Kłot to jest zawodnik ciekawy, zostawimy go sobie tutaj na e, liście transferowej bo to jest zawodnik, który może nam się naprawdę przydać e, ty nas nie interesujesz, bo takich jak ty to my mamy, więc to jest trochę bez sensu ładować się po raz kolejny w tego typu historie jak wyglądasz ty, no i ty wyglądasz bardzo ciekawie i powiem szczerze, że ta wartość zawodnika nie jest duża, jak oni spadną to może mieć pozytywny wpływ na nas, więc ja go sobie tu zostawię, e, tych dwóch panów Przytrzymamy sobie. Temu panu dziękujemy. Temu panu dziękujemy. No niestety, ja bardzo dużo z tych piłkarzy pododawałem na listę, czego jesteśmy teraz, no niestety, ofiarami. Nazwijmy to, bo, bo będzie tutaj spory bałagan. No ale do bałaganu, gdzie, jak, gdzie, ale na tym kanale to się chyba akurat przyzwyczailiście, prawda? Zatem ten sezon się kończy. No i ja już z utęsknieniem czekam na kolejny, bo. Będzie się serio działo. Koniec wypożyczeń, my kończymy ten sezon. Oni oczywiście będą zaszczy zaszczyceni, bo to był naprawdę dobry sezon, taki startowy, wręcz idealny. No ale pytanie, jak będzie wyglądał? Ten zatem rozpoczynamy go. Patrzę sobie na zespoły, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, i przyznam szczerze, europejski puchar narodów to są rozgrywki, w których weźmiemy udział najwięcej do zgarnięcia pieniędzy, ale to nie ma dla mnie znaczenia. Tam były wydaje mi się najmocniejsze marki, i to jest dla mnie ważne, żebyśmy zobaczyli, jak w starciu z nimi poradzi sobie ta nasza formacja. Nie mam jakichś tony zawodników do wprowadzania, więc zrobimy to w ten sposób. Mamy zwiększony budżet transferowy do naprawdę gigantycznej kwoty 36 milionów. Tutaj ta Majorka wymaga od nas naprawdę konkretu. Tu będziemy musieli bardzo solidnie się powzmacniać. E, dostajemy e, informację, że Abdul e, wchodzi do klubu. Mamy propozycję e, też od razu transferu tutaj. My ją akceptujemy, bo e, nie mamy zamiaru się w to e, bawić. Jakieś negocjacje. No dobra, ale słuchajcie, zobaczmy przede wszystkim, jakie są wyzwania przed nami, bo wydaje mi się, że e, taki cel. E, takie zaangażowanie finansowe Niesie za sobą też wysokie wymagania sportowe Spróbować dwóch piłkarzy Spoza Europy Kwalifikacja do rozgrywek europejskich Copa Hiszpania 1-8 e, I w, ze sprzedaży juniorów mamy zarobić kupę siana Okej, okay. znaczy 3 miliony To jest do zrobienia, ok słuchajcie Wygląda to dosyć Ciekawie i będzie trzeba tutaj naprawdę mocno od samego początku, w takim razie, zastanowić się nad wzmocnieniami bardzo solidnymi. Tutaj trzeba będzie realnie się wzmocnić, dodać sobie zawodników, którzy będą no podnosili wartość tej drużyny, podnosili jakość tej drużyny. Czy ty masz być naszą ósmeczką? No niezbyt. Więc Barbosa, jak na razie. Na tej pozycji będzie sobie, wydaje się, śmigał. I zobaczymy, jak sobie poradzi. No, raczej sobie nie poradzi, no ale ma problem, chłopak. Więc mamy to. No i mamy nowego zawodnika młodego tutaj, który wskoczy sobie pyk, pyk, pyk za Romana. Zatem tak to wygląda. Zapiszmy sobie to wszystko. No i na samym początku nowego sezonu musimy, po pierwsze, zobaczyć, kogo chcemy się pozbyć, a po drugie, ewentualnie. Yy ewentualnie musimy jeszcze, możemy jeszcze, a w zasadzie musimy jeszcze, e, sprawdzić e, klauzulę odstępnego, żeby nie okazało się, że mamy tutaj kogoś na klauzuli, na której mieć go e, byśmy nie chcieli. Więc tak, Rajkowicz moim zdaniem klauzula spoko, e, Roman moim zdaniem klauzula spoko, e, no bo nie chcemy też dawać im więcej pieniędzy, a oni raczej z tych pieniędzy powinni być w miarę zadowoleni. Roman nie jest, no to w takim razie, skoro Roman nie jest, to moim zdaniem Bo ile ty masz kontraktu jeszcze? Trzy lata. Kurczę. Na razie go tak przetrzymamy w takim razie. Patrzymy dalej. Wask e, jest zadowolony z kontraktu. E, I możemy tutaj też myśleć nad innym numerem dla niego i jemu damy w takim razie trójkę. Staram się dobrze numerować te. Yy... Postaram się dobrze ponumerować te stroje. Czekajcie, zobaczmy sobie. Yy. Hiszpania, numery na koszulkach Dobra, Hiszpania, numery na koszulkach I zobaczmy, co nam mówi o tym Transfermarkt Czyli to jest tak Bramkarze mają 13, 20, trójkę i 1 No i potem do numeru, którego idą? Do 23? Tak jest, do 23 Okej okay. Dobra, no to zróbmy. Ustawmy sobie jeszcze te numery teraz. Więc tak, eee, ty masz w takim razie yy, trzynastkę. Pyk. Eee, ty nie masz. Spoko. Ty dostajesz w takim razie trójkę, piątkę. Może być, może być szóstka. Eee, Boże, może być dwunastka, może być szóstka. Dwudziestki czwórki mieć nie możesz. Co ciekawe, ten zawodnik od przyjścia miał dwudziestkę e, czwórkę naszego. Więc to jest ciekawe. Ósemka zajęta, szóstka. Piątka. Eee. Dobra, zrobi się duże zamieszanie, ale po prostu eee. musicie mi to wybaczyć. Ale żeby, żeby te numery raz były dobrze, to to zamieszanie będzie po prostu. Więc ty zamiast 20, ty masz 20, gdzie jesteś, ty? Eee. I ty masz szóstkę. Ok, teraz ma to sens. Idziemy dalej. Tu jest wszystko spoko. Ty możesz mieć numer bez sensu, bo ty jesteś z Akademii, ty jeszcze nie masz dorosłego kontraktu, więc 40 masz. Mafeo ma 15 i taki ma od początku. Teraz Fresneda. 8 ci nie dam. Mogę ci dać 14. -tkę. No bo obrońca może mieć chyba taki numer, nie? To ten. Barbosa zwalniasz 16. -tkę. Dostajesz yy, 36. Dalej, ty masz yy, transfer z tego klubu. E, ty masz czwórkę, ty masz dziewiętnastkę. Ty masz transfer z tego klubu, ty masz transfer z tego klubu. Ty masz yy, 33. Proszę bardzo. E, no, ty dyszki nie masz. Ty dostaniesz siedemnastkę. I od razu dostaniesz także plan rozwoju. E, bo chciałbym, żebyś lepiej podawał piłkę. I to jest dla mnie istotne. Więc od razu dostajesz tutaj plan rozwoju. Super. Lopez ma dziewiątkę, muriki siódemkę. E, ty masz. E... Kim ty jesteś? Czy ja cię? Kto to. Ale to jest chyba nasz zawodnik ze szkółki. E... Kurczę. Plan rozwoju. Kim on jest? Ja go wypożyczyłem? Co ja z nim zrobiłem? Nie, on był cały czas tutaj, czyli jego ja możemy. Sp... Wiecie co? Jego ja wypożyczmy po prostu. Tak będzie najprościej. Ok, e, więc to mamy zrobione. E, dobra, to mamy zrobione w takim razie. Zobaczmy zawodników, którzy są na zrównoważonym. Czy jest ktoś ważny na zrównoważonym? Nie, nie. Plan rozwoju. E... Ktoś dalej jest zrównoważony? Nie, nie. Dobra. Więc to mamy zrobione. Pod tym względem jest po, posprzątane całkiem fajnie. Zatem teraz jeszcze e, fajnie by było zobaczyć sobie, jako ostatni element dzisiejszego materiału, e, kraj Hiszpania. E, status wolni zawodnicy, pozycja dowolna. I zobaczmy. E, czy dostaniemy tutaj ciekawych piłkarzy, których chcielibyśmy e, w swoich szeregach? Jest Mikel Balenciaga, dobre nazwisko, hehe. E, przede wszystkim e, to nie jest zły piłkarz, ale jakby sorry, 35 lat. E, to, to nie jest wiek, który nas w jakikolwiek sposób by interesował. Zobaczymy sobie Pablo. E, szukam no przede wszystkim piłkarzy, których ja bym. No, znał, no nie będę was oszukiwał. Takich nazwisk, że patrzysz i myślisz sobie, wow, nie? To ma sens. E, jednak tu takiego nie było. E, albo jak zwykle przegapiłem, będziecie na mnie krzyczeć wtedy słusznie. Wiktor e, Kamarasa. Wygląda ciekawie. Tu trzeba przyznać, że jeżeli będzie w tych górnych widełkach wszędzie, to może to być naprawdę zawodnik intrygujący. E, mamy tu skrzydłowych, ale w tym momencie musimy się naprawdę mocno skupić e, na poszukiwaniu. Środkowego pomocnika Brian, e, Boże, e, Brian Hesse Chciałem powiedzieć, nie wiem w ogóle co, co się wydarzyło Bo myślałem o Hillu i to dlatego e, Nie no, Hesse nas nie interesuje To, 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 to już nie jest ten poziom e, Który mógłby nam kiedyś zaoferować e, Za to Medina może być naprawdę Ciekawą opcją, sprawdźmy sobie tego zawodnika e, Schodząc Niżej Mamy lewego pomocnika, Baska Ale on ma parę ciekawych atrybutów Więc sprawdziłbym go sobie no dobra, ale ja potrzebuję środkowego pomocnika. Pardo może być ciekawy, no ale to jest raczej szóstka. Za to jest Ajoze Perez i Ajoze Perez to jest kurczę kawał piłkarza. Jako wspierający napastnika e, razem z Iwim Lopezem to brzmi jak kurczę ciekawy zestaw. 4-2-3-1 wąskim. Taki Ajoze Perez, Kangin Lee, Iwi e, Lopez i Muriki. T to brzmi... To brzmi, to może chodzić, więc ja się tym e, naprawdę zainteresuję. Jeśli chodzi o napastników, nie mam tu nikogo, kim chciałbym się zainteresować, ale poza Hiszpanią e, mamy jeszcze oczywiście m.in. Portugalię, gdzie bardzo mocno e, chcielibyśmy e, sprawdzić zawodników. Zobaczmy sobie w takim razie środkowych obrońców: João Quinteros, Ale on nas nie interesuje, bo jeżeli obrona 72, no to. E, podziękujemy maksymalnie, że miałaby tam być. Kafu e, tak samo nie jest piłkarzem, którego byśmy tutaj widzieli u siebie. E, Ernani. No, raczej nie. No i napastnicy jest, jest Oliveira. Sprawdźmy go sobie, bo to może być taka klasyczna dziewiątka. Która zagrozi Murikiemu, a może nie być ściągnięta dużym kosztem No bo to jest 20% bonusu dla niego e, wartości Więc wiemy jak jest e, Zobaczmy sobie jeszcze Brazylię i Argentynę e, To są rejony, w których chciałbym jeszcze e, poszukać troszeczkę szczęścia e, No i może jakiś środkowy pomocnik Jest Tiago Mendes I Tiago Mendesz to jest piłkarz jak najbardziej interesujący e, Bo to jest bardzo ciekawa, no ale raczej szóstka, prawda? Jest za to Serginho no, tylko tu patrzymy bardziej w kierunku dziesiątki, ale zobaczymy go sobie. Eee, no, nic to nie kosztuje, żeby sprawdzić. Jest Dalbert, e, znany nam piłkarz, ale nas nie interesuje w tym momencie. E, no, i tutaj podziękujemy. Zobaczmy sobie w takim razie jeszcze Argentinę. E, czy kraj mistrzów świata ma nam coś, a w zasadzie kogoś ciekawego do zaoferowania. Patrzymy na zawodników z ofensywy i znaczy napastników, i w sumie nie wiem po co to robię do końca. No, z drugiej strony z Argentyny to warto zerknąć. No i środek pomocy jest Ewer Banega. No i profesor Banega to jest piłkarz ciekawy, powiem szczerze. Znający doskonale ligę. Dodam go sobie do listy, bo to jest zawodnik, na którego warto zwrócić uwagę, aczkolwiek to, co mnie od niego. E, troszeczkę tutaj odstrasza, no to jest wiek 35 lat. E, no, to tutaj marne są perspektywy na to, że on będzie miał e, 75 na koniec sezonu, no nie? Więc tutaj, już na, jakby na zeszły sezon, spoko. W tym jednak może być trochę problem. Na pewno, Roberto Pereira jest takim e, taką ósemką, takim box-to-boxem, który mógłby być dla nas mega przydatny. Boże, kochamy go karty w FIFA kiedyś, e, ale to jest na pewno piłkarz bardzo interesujący. Zobaczmy ciebie, ale bez większych e, nadziei. No i zobaczmy sobie jeszcze obronę, aczkolwiek do obrony mam tutaj najmniej e, zaangażowane podejście, przyznam szczerze, bo jeśli chodzi o defensywę, to nie wiem, kto by się musiał znaleźć wolny, żebyśmy naprawdę go chcieli. Willy Caballero, be, Willy Caballero jeszcze w wieku e, 41 lat szuka klubu. Tak więc słuchajcie, e, moim zdaniem mamy fajne perspektywy na ten sezon, bo zbudowaliśmy sobie bardzo dobre, e, zbudowaliśmy sobie, słuchajcie, bardzo dobre podstawy, ale w tym momencie e, duży transfer się szykuje naszego obrońcy, ponieważ nasz środkowy defensor dostał e, propozycję transferu. Tylko zobaczcie, ja go nawet w tym składzie nie uwzględniłem e, wśród zawodników, których chciałbym. To jest zawodnik, który dostaje ofertę z Newcastle United, czyli nie moglibyśmy rywalizować finansowo. Nie jest to idealne rozwiązanie w sensie klauzuli, bo jego myślę, że spokojnie sprzedalibyśmy za około dwie dychy. Pewnie może trochę więcej, no ale tak wygląda ta kariera. Tak więc, jeszcze na sam koniec, ja chcę sprawdzić tylko, czy na pewno te klauzule wyglądają tak, jak powinny wyglądać. Sanchez nie ma i na razie nie ma, bo nie ma zawodowego kontraktu zaproponowanego. Muriki ma odpowiednią, Lopez. Tu się będziemy zastanawiali. Tu jest w moim odczuciu odpowiednia na razie. Tutaj jeszcze nie ma zawodowego kontraktu. Tu jeszcze, Tutaj nie ma klauzuli, ale ten zawodnik od razu jest już na sprzedaż, więc podziękujemy. Ten już odchodzi Kangin, moim zdaniem bardzo dobra klauzula. Galareta, moim zdaniem, powinniśmy przedłużyć kontrakt. I zróbmy to może teraz. Zobaczymy, co on nam na to powie, ile zrobię? 22. Zlećmy przedłużenie. Zacznijmy od 21. 14 milionów 700 000. No nie, no to tutaj musimy to jeszcze zrobić Więc dzisiejszy odcinek wiedzie nam odrobinkę dłuższy Mam nadzieję, że nie macie mi tego Jakoś strasznie za złe Proponujemy mu ważnego piłkarza Aczkolwiek on będzie spadał trochę w tej rotacji On ma jeszcze dwa lata ważny kontrakt Przedłużamy o rok Dla mnie jest to uczciwe rozwiązanie No i zaproponujmy klauzulę odstępnego Zobaczmy co oni nam dadzą No i oni chcą tych 14 milionów zaledwie I to jest problem, bo to jest malutka klauzula W sensie 16 za niego to nie jest duży pieniądz, nie? I to jest problem. No i nasza propozycja to jest 18 tysięcy, ale stówka tutaj. Co wy, co wy na to? No i on się na to zgadza, więc jesteśmy tutaj z nim dogadani. Więc tu mamy klauzulę zrobioną. Barbosa jeszcze nie jest na kontrakcie. Ten Frasneda, moim zdaniem, tu powinniśmy zlecać przedłużenie. E, idealnie, bo tu nie musimy nic zrobić. On chce być ważnym piłkarzem i moim zdaniem tak się wydarzy. Mafeo, tak jak mówię, a ja nie jestem przekonany do niego, więc jeżeli ktoś go weźmie za te prawie 45 milionów, to ja to przeżyję bez problemu. E, tutaj, tak, tutaj, e, dobrze, tutaj, wy już go kupili. Tutaj, e, jego już nie możemy bronić, więc tu bym zlecił przedłużenie. I uważam, że to jest bardzo spoko, że 20 milionów to będzie bardzo dobra klauzula. Baba to jest spoko klauzula, uważam. Um, tutaj jest 27 milionów, to jest moim zdaniem jeszcze spoko. Tu jest bardzo spoko. No i dobra, więc mamy to zabezpieczone. A o tym, jak to wszystko dalej będzie wyglądało, no i też z jakich może klauzuli, my skorzystamy. Kogo kupimy, o tym wszystkim przekonacie się już jutro. Za dziś bardzo Wam dziękuję.